Witam wszystkich maszkeciorzy na kanale Żarpan Żur, a dzisiaj wam pokażę, jak się robi dżem ze świni. Z takim szmarowidłem rychtowały nasze umki, tante Heidla i Adela, swoim hopom sznity, jak szli na szychta. Będziecie potrzebować 1,2 kg wędzonego szpeku, 300 gram wuszczu, jaki tam mocie w kiszranku, 300 gram wędzonego boczku, 400 gram szpeku albo gotowego tłustego w kostkach, pół kilo boczku surowego, 200 gram łopatki i 200 gram karczku. I jadymy z tym koksem. Ze szpeku wycinamy skórę. Z boczku musimy wyciąć kości. Miał być bez kości, ale w sklepie nie mogłem się pomacać. Tnemy w postki, żeby pasowały do maszynki. Tak samo tnemy nasz szpek i ten wędzony, jak mocie surowy. Ja surowego nie miał. Musiałem kupić dwie kostki tu z tego w sklepie. Z wędzonym boczkiem robimy to samo. A na koniec kroimy pod maszynka nasze mięsiwo. Szpek i wuszcz mylimy na oczku numer 10. Teraz dziesiątka sitko wymienimy na szarpak. Jakbyście takiego nie mieli, to możecie całą ta reszta pokroić na drobne końskie noże. Do naszego smalcu będziemy potrzebować jeszcze 3 cebule, 4 ząbki czosnku, 4 płaskie łyżeczki majeranku, sól i pieprz. Obieramy teraz cebula i kroimy na takie średnie wyrfle. Teraz bierzemy się za czochol, jego kroja z dwóch stron, rozgniatą lekko nożem i wyskakuje tak gipko ze skórki, jak gel tak z bankomatu. Powiedziałem bankomat i przestali grać. Teraz my się wszystko przyrychtowali i możemy na zimny tyglik wciepać na szwed. Załączymy gaz. Prąd. I na fezmałym ogniu wytapiamy naszą słoninkę. Pamiętajcie, żeby od czasu do czasu dobrze wszystko przemieszać. Te 400 gram surowej słoniny zamieniłem dwoma kostkami sklepowego smalcu. Jak nam się wszystko rozpuści, możemy dodawać mięso. Całość mieszamy teraz dobrze i smażymy na małym ogniu około godziny. Pamiętajcie o tym melaniu, żeby nam się to nie przypaliło. Po godzinie dodajemy naszą cebulę i smażymy na malutkim ogniu jeszcze 20 minut. W
Na koniec dodajemy nasz wóźdź. Przez praska przyciskamy czosnek. Po czoholu dosypujemy 4 łyżeczki płaskie majeranku. Teraz oprawimy wszystko pieprzem i solą. Pamiętajcie o tym, że dobry kucharz musi próbować, żeby to nie było za jałowe ani za słone. Teraz prosto z tyglika możemy przelewać gorki płyn do wcześniej wyparzonych krauzów. Nie zapomnijcie wyparzyć dekli. Skoli tego, że płyn był fest gorący, wszystko nam się fajnie zawykuje. I oco 15 minut obracam krauza, żeby po najlepsze maszkety nie nurkować nożem na dno krauzy. Tak krauski u mnie wyglądają po zastygnięciu. Jak macie ochota, to zróbcie się tym dżem ze świni według tego przepisu, bo naprawdę warto. Zima coraz bliżej, trzeba zbierać energię. Jak Wam się podobało, proszę o palec w górę i o subskrypcję. No i oczywiście możecie dalej posyłać linki. Jak zwykle życzę Wam smacznego.